Dzień dobry, cześć, cześć, witam was w kolejnym odcinku z kariery Malagi CF Bernarda Schustera. Dziś zagramy sobie spotkanie z Realem Betis i tutaj oczywiście na początku trzeba zrobić małe kosmetyczne zmiany. No, one nie są może takie małe i tutaj ładnie Żuan mi strzela i bramkarz tylko zamurowany stał i patrzył się jak piłka zmierza prosto w okno, strzeli prosto w róg. 41 minuta i Real Betis, klub Damiana Perkisa, przegrywa już 1-0 i to oczywiście nie jest jedyna bramka w tym spotkaniu, naprawdę ładnie ona jeszcze tak zakręciła. 1-0 i po raz kolejny Żuan mi, z tym razem z lewej nogi. 65 minuta, zawodnik z numerem 16 trafia do bramki i mamy już 2-0. Brawo, naprawdę bardzo ładna bramka. Widać, że Żuan mi doskonale wklepał się w team. Tutaj zachował się jak rasowy napastnik, poczekał, przyjął piłkę i strzelił. No i bramkarz po raz kolejny był bez szans. I tutaj jest moje odkrycie. Samuel Garcia to jest naprawdę młody talent. 90 minuta wprowadziłem go na mecz i strzelił oczywiście bramkę. Naprawdę bardzo, bardzo ładnie tutaj się zachował. Nie dostał jakby takiej padaczki i nie uderzył gdzieś ponad bramkę. Tutaj wywalczył sobie piłkę od obrońcy i strzelił pod bramkarzem. No taki, wiecie, taki strzał. Taka szmata ta bramka, prawda? Okej, kolejne spotkanie będzie z Wolfsburgiem w Lidze Europy i tutaj dostałem propozycję od Chile, by objąć miejsce szkoleniowca. Jednak ja nadal czekam na to, by reprezentacja Polski złożyła mi ofertę, bym mógł objąć ławkę trenerską reprezentacji Polski naszych Orłów. No i nadal na to czekam. Jeżeli mi nie złożą, to oczywiście zaakceptuję jakiegoś dobrego klubu, bo widać, że Malazy dobrze idzie i tutaj naprawdę świetnie się zachowałem, podając do Diego. Naprawdę 66 minuta, zawodnik z numerem 10. Diego jest strasznie skuteczny. I tutaj nie ma nic gorszego, jak podejść do przeciwnika, który no praktycznie na pustą bramkę strzela, bo Kamenie i tak był bez szans. No i zobaczcie, doskonałe podanie od Olingi i Samuel Garcia wszedł niedawno, 81, 82 minuta. No i Samuel Garcia strzela bramkę jeszcze tutaj na grząskiej murawie, robi gwiazdę, to było dość ryzykowne. No ale dobra, 82 minuta, Samuel Garcia ratuje ten wynik, mamy 1-1. Widzę, Europę nie idzie jakoś dobrze. Mamy widzę, z którym wygrałem. No i kolejne spotkanie będzie z Almerią. Tutaj oczywiście od skautów końcowe już rezultaty tych ich poszukiwań. No i oczywiście jak zawsze trzeba sobie zmienić trochę tych zawodników. No i muszę w ogóle tak pomyśleć sobie, rozkminić, żeby zagrać sobie dwoma napastnikami, Pawłowskim i Żuanmi, bo myślę, że to może dość dobrze wypalić. No i zobaczcie, no już któryś raz z rzędu tracę bramkę po dośrodkowaniu z lewej strony boiska. 70 minuta, Q, zawodnik z numerem 29, pakuje bramkę, no i Kameni był bez szans. No ten strzał był nie do obrony jednak, taki z zaskoczenia, z zapleców uderzony, ale tutaj samu Castillejo naprawdę bardzo ładnie się zachował, on już parę razy napierał na bramkę przeciwnika. 41 minuta i doskonale uderzył, tutaj przyspieszył, widać, że ma pewne przyspieszenie ten zawodnik. To było podanie od Żuanmi, tak więc Żuanmi pokazuje, że nie tylko dobrze strzela, ale także dobrze podaje. No i naprawdę bardzo ładny strzał, gdzie bramkarz był bez szans, taka, wiecie, mijająca piłka i sami Castillejo został zawodnikiem meczu, 7,7, i to będzie koniec tego odcinka. Dzięki wam bardzo, sorry za taki pewien zastój, gdzie nie było kariery Malagi, ale już jest na szczęście, tak więc dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do następnego.